Ruszył. W zasadzie to od kiedy pamiętam się interesowałem ogólnie rzecz biorąc wszystkim związanym z lotnictwem. Początkowo jakoś wyrażałem to przez modelarstwo i gdzieś chyba mając około 13 lat usłyszałem, dowiedziałem się o tym, że jest takie urządzenie jak szybowiec, że można się szkolić. Dowiedziałem się wtedy, że można się szkolić od 16 roku życia i pamiętam, że już wtedy zapytałem taty, czy jak skończę te 16, czy jak już będę miał 16 lat i czy będzie nas stać, to czy będę mógł się wyszkolić. I pamiętam, że te 3 lata były chyba najdłuższym okresem w moim życiu. To, czy ja polecę dalej, zależy od pogody i ode mnie, od tego, co ja zrobię. To, czy będę wyżej, czy niżej, zależy od tego, jak wykorzystam warunki, a nie od tego, ile mam paliwa i czy kręci mi się śmigło. Sterujemy wszystkimi kończynami, jakie mamy dostępne w kabinie. To jest rękami i nogami. Prawą ręką trzyma się drążek, który służy do regulowania prędkości i tym samym pochylenia szybowca. Przechylając drążek na bok, przechylamy cały szybowiec na lewo i prawo, a żeby zaczął skręcać, należy nogami wcisnąć nogę, w którą stronę chcemy skręcić. To jest wariometr. On służy do wskazywania prędkości pionowej względem ziemi. Tak się zamyka. Na co dzień studiuję, jeszcze studiuję. Mam nadzieję w przeciągu roku skończyć studia. Studiuję na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Już na 5 roku na studiach magisterskich. W tej chwili dzieją się przygotowania do startu do kolejnej konkurencji w ramach obozu szybowcowego juniorów. Młodych ludzi, których pasją jest latanie szybowcowe, których chcemy przyzwyczaić do latania po trasach i jednocześnie do konkurencyjności, do rywalizacji szybowcowej. Zasięg noszeń jest dziś do 900 metrów. Możliwe, że on się zrobi do 1000, może trochę więcej. Współpracowaliśmy z Łukaszem bardzo ściśle przy przygotowywaniu tras, przy w zasadzie robieniu konkurencji, bo zrobiliśmy po prostu mini zawody. O, Łukasz tu, powiedzmy, z tej grupy jest najlepszym, aczkolwiek może nie prowadzi w rywalizacji teraz, bo jakoś tak leniwie do podchodzi, ale jest najlepszym tutaj zawodnikiem i dał się poznać już wcześniej na zawodach ogólnopolskich. Trening jest treningiem, to jest po prostu, nie pokazuje całej swojej formy, ale bardzo dobrym zawodnikiem. Marzenia. Chciałbym latać jak najdłużej, żeby mi to dawało tyle satysfakcji, ile daje. Wyniki to jest kwestia drugorzędna. Myślę, że to jest jakoś powiązane z tym, że im więcej to latanie daje mi satysfakcji, tym lepsze są wyniki.